Z nami Kamil Łaszczyk przed swoim kolejnym pojedynkiem, tym razem z Koninie. Powiedz Kamil, przed starciem, po starciu w Kaliszu w tamtym roku powiedziałeś, że byłeś z siebie niezadowolony, tak? Z swojej formy, z tego co pokazałeś w ringu. Powiedz, w jakiej teraz obecnie jesteś w formie przed pojedynkiem w Koninie? Może powiem tak, wtedy akurat zadowolony może z formy byłem, ale nie byłem zadowolony z tego, że no, miałem problem z dystansem, bo jednak miałem bardzo długą przerwę. Można powiedzieć, że prawie 10 miesięcy nie byłem w ringu, więc no, wierzę w to, że w tej walce będzie lepiej, chociaż no, tak jak mówię, no, teraz jest zawodnik, który jest z Mańkutem, a z Mańkutem boksowałem ostatni raz z 8-9 lat temu, więc no, będzie trzeba uważać, trzeba będzie zaboksować no, mądrze, zobaczyć co potrafi, jak bija, co i jak, no i tak jak mówię, no, ring zweryfikuje, ja chcę zrobić wszystko, żeby no, walka była ładna dla oka i no i żeby wygrać, tak? No ale tak jak mówię, w ringu zawodnik też może się postawić, więc może być i brudna, i brzydka z tego względu, że no jednak zawodnik jest Mańkutem, a z Mańkutami się jednak inaczej boksuje. Teraz jest walka w Koninie, ale gdzieś tam w kuluarach mówi się o twojej walce o pas mistrza Unii Europejskiej. Pojawiają się przetargi, no jest takie trochę zniechęcenie, bo kolejni zawodnicy wypadają. Powiedz, jak się nastawiasz na tą walkę o pas mistrza Unii Europejskiej? Jak oceniasz to, że kolejny rywal wypada z tej gry? Co to mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko to, że najwidoczniej troszkę się też mnie boją, tak? Wiadomo, to rekord rekordem, ale ja na to, jak mówię, ja na to nie patrzę, rekord nie buksuje tak naprawdę, więc no wierzę, że dojdzie do tej walki w końcu. Jak nie dojdzie, no to na pewno nie też z mojej przyczyny, no ja chcę walczyć, no ale tak jak mówię, no moje cele najważniejsze są, że zdobyć mistrzostwo świata i to byłby tylko na pewno jakiś początek do tego, żeby dostać walkę o tytuł. Czy ta droga, bo mówisz o mistrzostwie świata, teraz jeszcze jest droga mistrzostwa Europy, czy ona jest dalej kontynuowana, czy w momencie, w którym na przykład będzie problem z tym walką o pas mistrza Unii Europejskiej, na przykład pójdziecie coś innego, na przykład w pas interkontynentalny? Na tą chwilę ciężko jest mi powiedzieć tutaj, tak jak mówię, ja jestem zawodnikiem, ja wchodzę do ringu, ja mam boksować, tak? Od tego mam promotora, menedżera i oni są od tego tak naprawdę, tak? Żeby było dobrze, tak? Żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, więc no. Ja wchodzę do ringu i mam zrobić dobrą robotę. A powiedz, czy ten rok może być dla twojej kariery przełomowy? Ciężko jest mi powiedzieć, no miejmy nadzieję, że tak. Okej. Okay. Miałeś takie momenty, gdzie było dużo kontuzji i powiedz teraz, jeśli będziesz w 100% zdrowy, to ile chciałbyś walk stoczyć w tym roku? Trzy walki, cztery? Trzy, cztery walki, byłoby fajnie na pewno, to, ale tak jak mówię, no. Okay. To nie ode mnie zależy. A powiedz o twoim jeszcze rywalu z Tanzanii, zawodnik, który miałeś okazję w ogóle obejrzeć jego walki? Czy... Tak, oglądałem w sumie jego jedną walkę z praworęcznym zawodnikiem. No jest taki no, nieskoordynowany. Okay. Ja lubię bardziej zawodników szablonowych, ułożonych. On taki nie jest ułożony, no ale tak jak mówię, no, chciałbym dać ładną, fajną walkę, no ale tak jak mówię, no, zawodnik może nie dać mi tej fajnej walki, może być troszeczkę brzydka walka, ale najważniejsze, żeby była do przodu, jeżeli wygrana.